imieniu SID pan Kochut. Czerwca na ulicach Warszawy maszerowało 500 000 mieszkańców Polski. 500 000. To była największa manifestacja w historii polskiej demokracji i pokazaliśmy, że Polska to nie PiS. Maszerowali ludzie, którym zależało na ich kraju, z różnych demokratycznych partii i z różnych środowisk. Ludzie, którzy nie chcą być okradani z pieniędzy, ale także nie chcą być okradani przez zdegenerowaną władzę z wolności. Dobrze, że Komisja Europejska działa i to widzi. Władza PiS mówi, że w Polsce jest wolność i demokracja, bo można manifestować i ciągle można wrzucać kartkę wyborczą. Ale demokracja to przecież coś więcej. Demokracja to wolne i niezależne media publiczne, a nie partyjny ściek propagandowy w TVP. Z demokracją nie ma nic wspólnego nielegalne inwigilowanie oponentów politycznych i dziennikarzy, ani też nie ma nic wspólnego neosowiecka komisja składająca się z partyjnych aparatczyków. Taka demokracja to jest w praktyce zamordyzm. To jest próba zmanipulowania opinii publicznej fake newsami i dezinformacją, także o Unii Europejskiej, dokładnie jak to robi Łukaszenka i Putin. Co więcej, ta patologia z PiS i suwerennej Polski mówi otwarcie, że po wyborach dojadą sędziów i pozostałe wolne media. Czy Komisja Europejska ma świadomość, że społeczeństwo obywatelskie w przeciwieństwie do Węgier jest mocne i już samo organizuje kontrolę przyszłych wyborów parlamentarnych? I czy Komisja Europejska planuje wsparcie tych organizacji społecznych, które zamierzają kontrolować przyszłe wybory? Dziękuję bardzo. Thank you very much for renewing Sophie.